Witam Państwa serdecznie. Ja nazywam się Jarosław Wójcik, jestem menadżerem projektu wielkiebudowanie.pl. Dzisiaj, jak zwykle, podsumowanie poprzedniego tygodnia, a więc wiadomości budowlane. I w drugiej części porozmawiamy o rynku wykończeniowym. To jest rynek, który bardzo dynamicznie urósł w sierpniu. Aż 24% tego rynku zajmuje właśnie branża wykończeniowa. I jest to jakiś ewenement w stosunku do innych branż, dlatego warto było dzisiaj o tym powiedzieć. No, GUS informuje nas o podobnej koniunkturze jak w lipcu. My widzimy, że jednak jest poprawa tej koniunktury. Oczywiście jest to głównie koniunktura wykończeniowa, czyli głównie w branży wykończeniowej. No ale jeżeli mówimy o całości, to jednak ta koniunktura się poprawiła. Inwestorzy wrócili z wakacji, mówię o inwestorach prywatnych, także na budowach już są pełne kadry kierownicze, wobec tego tych kontraktów jest troszeczkę więcej. Tak więc zapraszam na relacje z ostatniego tygodnia. Poprawa koniunktury, jaką widzimy od połowy sierpnia, to wynik powrotu inwestorów z wakacji, a niestety jest ona przede wszystkim oparta o branżę wykończeniową. Branża wykończeniowa zajmuje już aż 24% rynku i to właśnie ona odpowiada za wzrost nowych inwestycji. W innych branżach takiego skoku zamówień dla firm budowlanych nie ma. Branże ciężkie, murarska, zbrojarska, dekarska czy instalacyjna razem mają około 40% rynku nowych inwestycji i tu nic się za bardzo nie zmieniło od kilku miesięcy. Co więcej, wydaje się, że obecna wielkość rynku to już jest wszystko, co najlepsze w tym roku możemy osiągnąć. Ostatni tydzień nie pokazał już dalszego wzrostu koniunktury, za to bardzo słabo znów wygląda rynek budowy domów. Po względnej stabilizacji w lipcu teraz znów spadek zamówień, i z tego co widzimy, jest to spadek znowuż poniżej 40% tego, co mieliśmy w ubiegłym roku w sierpniu. No jest to katastrofa dla pozostałych branż i objawi się ona już za kilka miesięcy. Największy rynek budowlany mamy zdecydowanie w sierpniu w województwie mazowieckim i nieco mniejszy w województwach małopolskim i śląskim. Tu nadal jest najwięcej zamówień budowlanych. O ile firmom poprawiły się obroty w sierpniu, to spada rentowność prac z powodu szybko rosnących kosztów pracy. Płace rosną w sierpniu w budownictwie najszybciej od kilku miesięcy, a powodem jest brak pracowników na rynku. Są zlecenia, a logistycznie firmy nie mogą ich wykonać, bo nie ma kadr robotniczych. W sierpniu wzrost cen usług nie jest także w stanie skompensować rosnących kosztów. To oczywiście dyskredytuje opłacalność wielu prac budowlanych, przynajmniej tak twierdzą firmy. Ponownie rośnie liczba firm dostępnych dla inwestorów. Obecnie znów odsetek ten zbliża się do 70%, co jest niesłychane w tym czasie. Widać więc, że firmy głównie realizują bieżące zlecenia, nie mając ich na przyszłość. Z jednej strony więc niby nie ma kto wykonać prac budowlanych, i tutaj jest problem głównie zbyt małej opłacalności, a z drugiej strony zamówień przyszłościowych, czyli na przykład już na okres jesieni, jest bardzo mało. A dzisiaj zajmiemy się branżą wykończeniową. Branża, która jest takim ostatnim ogniwem gasnącego boomu budowlanego z ubiegłego roku. Dzisiaj ta branża ma aż 24% rynku i w sierpniu prawdopodobnie
taki udział w rynku się utrzyma. Popatrzmy, jak to wyglądało w lipcu. Tutaj udział w rynku branży wykończeniowej wynosił 20%, a więc ten udział w rynku rośnie. Wrócili inwestorzy z wakacji, rynek się poprawił, głównie właśnie wykończeniowy. Wobec tego tutaj przybyło dużo zleceń, zwłaszcza w rejonach bardziej zurbanizowanych, głównie w dużych okręgach budowlanych typu Warszawa, Mazowieckie, Kraków, Małopolskie czy okręg katowicki na Śląsku. Tych inwestycji wykończeniowych jest naprawdę w tej chwili bardzo dużo. Branża w ogóle nie czuje jakiegokolwiek kryzysu, wręcz przeciwnie, w tych silnych regionach bardzo trudno znaleźć firmę wykończeniową, która przystąpiłaby w jakimś bliższym terminie do pracy. I powiem tak, branża jest w tej chwili najmniej ryzykowną branżą ze wszystkich branż budowlanych, no właśnie ze względu na bardzo duży rynek, rosnące ceny usług. Popatrzmy, tutaj jest w sierpniu, ceny mogą rosnąć nawet o 2% w stosunku do lipca. Firmy podnoszą ceny praktycznie na wszystkie prace wykończeniowe, i na układanie płytek, i malowanie, wykonanie gładzi. To wszystko dosyć sporo drożeje. Właściwie tylko usługi parkieciarskie są dość stabilne. Wszystkie pozostałe prace rosną w tempie od 1% miesiąc do miesiąca do nawet prawie 4%. Także wzrost cen jest bardzo wysoki. Rosną także zarobki. Popatrzmy na stawki godzinowe netto, czyli na rękę dla glazurników, malarzy, szpachlarzy czy monterów suchej zabudowy. Tutaj te stawki w stosunku do innych branż są nieco, może nie wyższe, bo płaca malarza, szpachlarza zawsze była niższa niż na przykład zbrojarza, czy murarza, czy cieśli, z inny charakter prac, ale ten stosunek płac poprawił się w wykończeniówce. No, wynika to z tego, że w branży wykończeniowej w tej chwili są tak duże braki. Popatrzmy sobie na taką tabelę. Tutaj robiliśmy ankiety wśród firm wykończeniowych, to żadna nie powiedziała nam, że nie potrzebuje pracowników. Praktycznie każda, do której wrzucaliśmy ankietę, każda tych pracowników chętnie by zatrudniła, a zwłaszcza pracowników wykwalifikowanych, posiadających już jakieś zawodowe kwalifikacje. Czyli praktycznie aż 100% firm nam odpowiadało, że chętnie tych ludzi zatrudni. Stąd się biorą też troszeczkę wyższe płace, szybciej, może nie wyższe, a szybciej rosnące niż w innych branżach budowlanych. Wracamy z powrotem do naszego tutaj wykresu. Jak to długo potrwa? Sądzimy, że do końca jesieni ten boom wykończeniowy będzie jeszcze trwał. Firmy muszą wykończyć wszystkie inwestycje, które rozpoczęto w zeszłym roku. Było ich sporo. To są inwestycje mieszkaniowe, budowy domów, różnego typu instytucji. W tej chwili wszędzie trwają prace wykończeniowe, takie ostateczne, i firmy będą chciały, przepraszam, inwestorzy będą chcieli je skończyć przed zimą. Stąd nie sądzimy, żeby rynek wykończeniowy w jakiś sposób większy się tutaj załamał. Natomiast jak popatrzycie Państwo na pozostałe branże, no to wyraźnie ich udział w rynku spada, jest coraz niższy.
I tutaj w wielu branżach już taką późną jesienią może się pojawić widmo takiego pierwszego wyraźnego kryzysu. No tak, jest to nasza ostatnia branża, w której czuć jeszcze ten duży rynek budowlany. Jak widzieliście Państwo na wykresach, w innych branżach już tego nie ma. Branże popadły w taką większą stagnację. Myślę, że wykończeniówka jeszcze do końca roku będzie ważna dla inwestorów. Na koniec chciałem powiedzieć dla tych, którzy czekają na drugą część filmu o rowerach elektrycznych. Będzie ta druga część gdzieś pod koniec tygodnia. Niestety warunki pogodowe, ulewy nam nie pozwoliły na zmontowanie materiału. Ale oczywiście odcinek się na pewno ukaże. Myślę także, że w przyszłym tygodniu w końcu zrobimy też takie porównanie kryzysów budowlanych. Tego z lat 2009-13 do obecnie idącego kryzysu, bo jeszcze nie możemy mówić tutaj o kryzysie, ale no wszystko wskazuje na to, że ten kryzys budowlany nadchodzi. Zapraszamy więc za tydzień i do zobaczenia.